Mały szkielet znaleziony w brzuchu kobiety. 62-letnia kobieta z Indii żyła z martwym płodem przez 38 lat. Jyoti Kumar dowiedziała się, że jej płód obumarł, kiedy miała 24 lata. Lekarze zalecali operację w celu usunięcia płodu, ale ta odmówiła. Wzięła środki przeciwbólowe i stwierdziła, że jest okej. Ale 38 lat później zaczęła odczuwać bóle brzucha. Na początku lekarze myśleli, że to rak, ale potem odnaleźli źródło problemów. Był to płód, który utknął między jelitem, pęcherzem moczowym i macicą. Przez lata miękka tkanka stwardniała i stała się małym szkieletem.